Jest rodzajów transakcji, które cały czas powtarzają się na rynku, to możesz zobaczyć w naszych transakcjach, znaczy w moich oraz ludzi, którzy tradują z nami, czasami od roku 2, niektórzy od 6-8 lat. Projekt Forex jest trader, funkcjonuje od 2010 roku, także to są powtarzalne transakcje na rynku, sporo zarobionych pieniędzy. Dowiedz się, jak wykonywać transakcje typu 500 dolarów, typu 5-6 tysięcy dolarów również, w jaki sposób zarobić pierwsze 128 tysięcy złotych. Darmową wejściówkę odbierzesz w linku. Jak również uzyskasz pierwsze informacje, czy to, co będziemy robili na webinarze. Witam serdecznie. To, co słyszycie, może teraz w mikrofonie, to jest kilka oddechów, które biorę intensywnych, czyli system oddechowy. Ćwiczę przed webinarem, żeby mieć siłę, żeby mieć w ogóle siłę w życiu. To jest inny projekt, który prowadzimy rozwojowy. Dzisiaj natomiast tytuł naszego spotkania to: Pomogę Tobie zarobić. Pierwszy 1000 dolarów w kilku transakcjach, 500, 600, 700, 300 dolarów. Dajcie znać, jak mnie słychać, od 0 do 10. To pierwsze pytanie na czacie. Także wyciągamy, słuchajcie, dłonie na klawiaturę, bądź gotowy, zostań do końca spotkania. Ja na końcu spotkania mam tutaj taką planszę. Pokażę Tobie, co właściwie nie na końcu, ale już w połowie spotkania. Jeżeli nie odebrałeś, to kurs początkujący o wartości 1200 zł otrzymasz, tak? Na samym spotkaniu, do połowy spotkania już zobaczysz, jak dwa powtarzające się układy, które normalnie w kursie o wartości prawie 15 tysięcy zł są przedstawiane, to otrzymasz za 0 zł bezpłatnie dzisiaj, tak? Część profesjonalnego kursu. Jak również zobaczysz transakcje, w grupie, transakcje w grupie, nie tylko to, co mamy z ostatnich slajdów, nie wiem, na przestrzeni ostatnich lat od 2010 roku, ale mamy grupę Mentoring Forex is Trader, gdzie mamy około 20-30 kursantów z aktualnej edycji mentoringu, którzy, jeżeli nie codziennie, to przy swojej aktywności wklejają, jakie są wyniki 200, 300, 400, 500, 1200 dolarów, czyli średnio często jest to pomiędzy 500, 700, 1200 dolarów w przeciągu dnia na kilku czy kilkunastu tradeach, tak jak widzicie tutaj w tym przypadku. Także zobaczycie, jak wyglądają transakcje. I jak wyglądają powtarzające się układy? Tym się zajmujemy u nas w grupie, powtarzające się układy, także pytanie do Was na czacie, skąd jesteście? Pytanie do Was na czacie, skąd jesteście? Dajcie znać na czacie, jak mnie słychać i skąd jesteście. Tak, jak mnie słychać, 90, super. Ok, pojawiają się pierwsze komentarze. Dużo osób na pewno z Polski, część z Norwegii, z Holandii, Dover. Irlandia piszecie, Gdańsk, Łódź, Anglia, super, cieszę się. Często są to ludzie również z Australii, ze Stanów, nawet czasami z Meksyku, tu gdzie ja przebywam. tak? Także za chwilę dowiesz się tego wszystkiego. Co robimy, w jaki sposób tradeować? Odpowiem na twoje pierwsze pytania. Co jest najważniejsze w tradingu oraz jak wygląda checklista, czyli checklista sprawdzająca do wejścia w pozycję? Co to znaczy checklista? Czy mamy taką checklistę już ci, którzy tradują? To nie jest pytanie na czacie jeszcze, ale za chwilę zobaczycie. Tutaj mam otwarte różne artykuły do dzisiejszego webinaru. To jest checklista, lista sprawdzająca do wejścia w pozycji, czyli to, co jest najważniejsze na start. Jak trend jest ważny, jak wsparcie, opory, jak dynamika ceny, to jest częścią kursu, tak jak wspominałem, który kosztuje niecałe 15 tysięcy, 14,5 tysiąca złotych, kurs mentoringowy. Dzisiaj otrzymasz to bezpłatnie, przynajmniej elementy tego kursu. Do osób natomiast, które dołączą do rozmowy mentoringowej, czyli rozmowy w sprawie kursu mentoringowego, szkolenia, otrzymasz bezpłatnie dodatkowo kurs profesjonalny o wartości 250 zł z powtarzającymi się układami. Także to jest taki wstęp, dlaczego warto zostać na naszym spotkaniu, dlaczego pokazujemy faktyczne transakcje, czy wy pokazujecie, dlaczego. Jest to 12 lat współpracy kilku ludzi i grupy osób. Także wracamy do dzisiejszego spotkania. Pomogę Tobie zrobić pierwszy tysiąc dolarów w sposób powtarzający się. Za chwilę przyjdziemy na wykresy na żywo. Pokażę Tobie kilka najbardziej powtarzających się układów. Będą to dwa najczęściej powtarzające się układy, które możesz wychwycić na każdym wykresie. Tu są różne wykresy: euro, dolara, SP 500, ropy, funt do jena, wykres H1. Ale. Minuta dwa wstępu. Co robimy? Kim jesteśmy, co się dzieje w projekcie. Czyli dosłownie, dosłownie słuchaj dwa zdania, żebyś wiedział, z kim masz do czynienia, co to znaczy 12 powtarzających się układów. Co się dzieje w naszym projekcie, który funkcjonuje od 2010 roku. Być może jedyny projekt, który faktycznie ludzie pokazują swoje wyniki na bazie tego, co się nauczyli wczoraj, przez wczoraj, czasami nawet 5 lat wcześniej. Tak? Także witajcie serdecznie z tej strony Wiśniewski Michał. Pochodzę ze Szczecina oryginalnie, jestem autorem projektu. W 2008 roku pracowałem w Citibanku, później pracowałem w domu tradingowym. Tutaj na naszej stronie, na naszej stronie internetowej, przywracam naszą przeglądarkę na chwilę, na naszej stronie internetowej widzisz mnie tutaj na stronie forexistrader.pl. Witam w naszym projekcie, jeżeli to jest start. Dziękuję, że piszecie na czacie. Skąd jesteście? Co się dzieje? Pytanie moje kolejne do was. Także nie śpimy tutaj na czacie. Słuchaj, piszcie, co się dzieje. W jaki sposób zarabiacie albo ile pieniędzy udało się zarobić tym, którzy już tradują na rynku? Ci, którzy już wiedzą jakie to są ruchy. Tutaj mamy te ruchy, tak, które za chwilę pokażę, ile można na nich zarobić. Co się dzieje na tych ruchach? Dlaczego na tych ruchach można zarobić 300? 500 dolarów dosłownie na przestrzeni 12 minut czasu. Także wy napiszcie na czacie, ci, którzy już handlują oczywiście, bo na, na 100-200 osób na czacie, słuchajcie, zawsze jest kilka osób, które są z nami kilka lat, kilka osób, które zaczynają, kilkadziesiąt osób, które są gdzieś w środku, znowu kilka osób, które od zera gdzieś są, tak? Także Tomasz tutaj pisze, ja nie ryzykuję tak mocno dużymi lotami 1440 pelen, Też jestem zadowolony. 1440 w jakim czasie? Czy to było na dzień, czy to było na tydzień? Dajcie znać też, piście w jakim czasie. Natomiast ponownie, wracając do bardzo krótkiej prezentacji, tak tylko, żebyście wiedzieli, z jakim projektem, z kim macie do czynienia. Witam serdecznie z tej strony Wiśniewski, Michał. Tego, czego nauczysz się w ciągu 60 minut, oprócz bonusów, które dostajesz, o których przed chwilą wspomniałem, tu jest lista bonusów, które za chwilę, już w połowie spotkania, przekażę czy listę. Kurs początkujący. Niektórym też przekażemy kurs na start 250 zł, także to za chwilkę. Dzisiaj pokażę tobie, w jaki sposób zarobić pierwszy tysiąc dolarów, czyli jak startować. Dzisiaj nasz menedżer projektu powiedział, Michał, najczęstsze pytania, jakie zadają ludzie u nas w projekcie, to tak. Trzy rzeczy, które powtórzyłbym, które gdybym zaczynał od zera, czyli czego unikać trzy rzeczy. Za chwilę o tym powiemy, tak? Jakie są trzy rzeczy, których unikać, jak wybrać brokera przykładowo, tak? Broker tego dowiesz się również na naszym czacie pewnie jeżeli nasz menedżer czy ktoś wklei odpowiedni link tak dzisiaj czy jutro czy później mailu otrzymasz spokojnie informacja przyjdzie do ciebie kiedy i zająć pozycję i jak długo ją trzymać oraz trzecia rzecz to, dlaczego rynek kłamie. Czytaj analizy, które nie są skuteczne, czyli to taka metaforyczna kwestia, dlaczego rynek kłamie, bo może nikt na siłę nie próbujecie oszukiwać, ale duża część tych analiz jest niewłaściwa na rynku. Natomiast w naszym projekcie bezpośrednio dalej nauczy się, jak 528 tysięcy w rok, jak to wygląda dokładnie na przestrzeni roku w transakcjach po 500 tysięcy, 3000 dolarów, także tych po 12, 000, 15 tysięcy dolarów, jak wyniki kursantów wyglądają. Czyli na stronie internetowej to jest to, co możesz zobaczyć w opiniach klientów i w tym, co przed chwilą pokazywałem, czyli różnych wynikach transakcji. Gdzieś tutaj próbuję zobaczyć transakcje w grupie, tak? Co pokazujecie od lat, jak listy transakcji waszych wyglądają, czyli jak zarabiać po 700, 500, 300, 1200 dolarów na przestrzeni dosłownie dnia handlu. Także tutaj to jest taki punkt również programu. Oraz jak tradować na rynku Forex, ale również na rynku akcji, na rynku krypto. Czyli tak naprawdę tradować wszystko, co się rusza. Jak mi powiedział jeden w domu tradingowym, jak pracowałem, to był 2009 rok. Jeden z traderów zapytałem się go: hej, a co ty tradujesz? Bo przyjechał z Anglii poprowadzić szkolenie, tak? Jeden z traderów z Anglii. I on mówi: Wszystko traduje, co się porusza. Ja mówię: no, Dobra odpowiedź. No, nie był specyficzny, ale miał na myśli pewnie kilka instrumentów. Także tego też się dowiesz. Otrzymasz checklistę, zobaczysz przykłady właściwych transakcji moich z rynku oraz innych. Także dowiesz się troszeczkę też o Polsce, dowiesz się, jak przyprowadziłem się na Karaiby w 2012 roku. Także to nie jest jakaś historia wysana z palca ani, ani wyjazd gdzieś na wakacje, tylko słuchajcie, to są dwie dekady pracy. To są dwie dekady pracy, gdzie w skrócie mogę wam pokazać kilka zdjęć, jak moja historia się rozwijała tutaj w 2008 rok, jak w banku pracowałem, tak? Tutaj już przeskok 2014-2016 rok na Karaibach czy w dżungli na południu Meksyku jak żyje, jak pracuje, tak? Czy jak wygląda moje życie? Za chwilę dowiecie się więcej czy na koniec spotkania, także zostań z nami. Trochę o szkoleniach, które prowadzę w domach brokerskich stacjonarnie w Polsce, w domach największych brokerów tak jak TMS Brokers czy Forex MBanku Broker, Wcześniej kilka lat wcześniej, tak. Są to szkolenia online, które prowadzę, prowadziłem na przestrzeni 12 lat. Są to szkolenia w domu tradingowym, które prowadzę od 10 lat. Także jest to szereg różnych doświadczeń w projektach, żeby wyprodukować nie tylko pierwszy tysiąc dolarów, ale powtórzyć pierwsze trzy, pięć tysięcy złotych, zobaczyć później, jak wygląda sukces, czy jakaś wolność finansowa na, na swoim przykładzie, tak? Czy po prostu cieszyć się wolnością swojego czasu, tak jak wy tradeujecie, pokazujecie to na przestrzeni swoich wyników i ciekawych rzeczy, które dzieją się w projekcie. Także to tak odnośnie tego, z czym zaczynamy dzisiaj. Czy macie jakieś pytania, wątpliwości na dzisiaj? Za chwilę będę przychodził. Bartosz pisze tutaj: dziś plus 42 dolara na plusie. Ilona, ja od miesiąca trenuję na demo, z każdym tradeem idzie coraz lepiej. Łukasz, który pattern najczęściej gracie? Tutaj za chwilę ktoś pewnie powie tobie, Łukasz, który pattern najczęściej tradujemy. Ale dla ludzi, którzy są pierwszy raz z nami na spotkaniu, zobaczcie, to jest tylko 10 minut spotkania. I już załadowaliśmy jakąś wiedzę. Za chwilę dowiesz się, co tradujemy, jak często tradujemy, ale lata temu, czy jak ktoś klasycznie próbuje w waluty czy w jakieś instrumenty zainwestować pieniądze, to kiedyś działo się to w kantorze, tak? Kupowałeś dolara za 3,94. Oni mogli odkupić za 4,9, tak jak tutaj cena od ciebie przykładowo, czyli olbrzymi spread, że jak ty kupiłeś, nie wiem, 1000 dolarów za 3,900, to żeby. Żeby je sprzedać, to ta cena tutaj musiałaby być za 4,20, czyli po prostu tygodnie, miesiące musiały minąć czasu, żebyś, żeby, żebyś na tym tysiącu dolarów mógł go odsprzedać i zarobić jakiś zysk, tak? bo spread, ta różnica w kursie, że kup, sprzedają tobie dolara, odkupują, jest olbrzymia. Tak? Tutaj na rynku Forex, gdzie mówimy o różnych parach walutowych czy różnych instrumentach, różnica w tych instrumentach na przykład ROPA, zobacz, 7255, 7261, to jest różnica spreadu, to jest kilka pipsów, kilka tak zwanych punktów, pipsów, które zmieniają się w przeciągu dwóch sekund. Czyli ta różnica spreadu, gdzie w kantorze musiałbyś czekać kilka tygodni, czy dwa miesiące, czy kilka dni, żeby ta cena doszła do tego pułapu, żebyś mógł zarobić na tym, tutaj to trwa dwie sekundy, tak? Także to jest różnica pomiędzy rynkiem Forex, czy rynkiem, na który spoglądamy na platformie, tutaj przykładowo jednej z platform realnych, jakie mam otwarte, tak? jak szybko kurs na przestrzeni 12 minut tego typu spadki wykonują się. Za chwilę pokażemy, jak to działa w praktyce. Jak można zarobić 300, 500, 700 dolarów. I jaka to jest różnica, kiedy tradujemy znowu? Czy w kantorze kupujemy pieniądze, czy gdzieś indziej wymieniamy je, czy na rynku akcyjnym kupujemy akcje za 10 czy za 50 tysięcy i czekamy, czekamy pół roku, jak ten spadek, 6 miesięcy, czy 2 lata następuje, czy wzrost, jak to są akcje, aż rynek wzrośnie i zarobimy z tych 50 tysięcy na 57 tysięcy. Tak? Jest to możliwe. Tutaj. 7000 złotych, czyli półtora tysiąca dolarów, czy 1300 dolarów, można zarobić dosłownie na tym odcinku, gdzie jedna, każda jedna świeca. Tutaj akurat jest to wykres SP 500 M30, czyli wykres jednego z indeksów na rynku. Nie jest to istotne, bo każdy z tych wykresów, zobacz, jeden, drugi, trzeci, one wyglądają tak samo. I tu są te same ruchy, obojętnie czy to parawalutowa, czy ropa. Dlaczego one wyglądają tak samo? To jest pytanie do Was na czacie, tak? Także. Jerzy pisze: Ja mam wykupiony kurs w cenie 1490. Tak, gdzieś u nas albo gdzieśkolwiek. Fajnie, uczcie się, szkolcie się. Ja za chwilę powiem, czy na spotkaniu, jak można się rozwijać, jak można zrobić pierwszy 1000 dolarów szybciej. Nie w rok, dwa, trzy, trzy miesiące czasu tradowania, tylko w trzy tygodnie dosłownie. Tak, Także. Ilona, ja mam wykupiony kurs początkujący, i kurs na start. jaki za ile można kupić, aby mieć wszystkie kursy? To powiem Ilonka w drugiej części spotkania, czyli jak możesz dołączyć do rozmowy mentoringowej. Ja dziękuję za pytanie teraz. Będę pokazywał, w jaki sposób dołączysz do rozmowy mentoringowej, gdzie możesz opłacić 200 zł, porozmawiać ze mną na żywo. To jest zwrotny depozyt, zwrotny depozyt. I dowiesz się wszystko o cenach kursu, jakich efektów możesz się spodziewać, jak tradują u nas ludzie w kursie, co się dzieje, czyli takie podstawy. Przechodzę tutaj jeszcze raz do naszej grupy mentoringowej. Zobaczycie, jak tradują na żywo, tak? na koncie realnym, na koncie demo, jak wygląda pierwszy tydzień handlu, jak wygląda pierwszy miesiąc handlu. Także przewijam tutaj grupę. Nie wiem, czy czemu mi czat uciekł, widocznie coś kliknąłem. Ktoś coś pisał i musiałem już kliknąć, ale jest tutaj sporo wyników na tym czacie, sporo waszych transakcji, sporo takich praktycznych rzeczy, w jaki sposób odbierane są 400 czy dolarów czy euro, czy złotych, jeżeli to jest konto dolarowe, ale większość tych transakcji są na kontach dolarowych i euro. Także to jest taka różnica. W kantorze i na rynku akcyjnym musiałbyś mieć 10 czy 30 tysięcy, 50 tysięcy, 100 tysięcy wrzucone w rynek i czekać tygodnie, miesiące. Ja się śmieję do zranej śmierci. W wieku 20, 25 lat, w wieku 14 lat już handlowałem na rynku akcyjnym. To jest częścią historii, w którą nie będę się wgłębiał. Powiem tylko, że tradowałem na akcjach, na rynku akcyjnym, na rynku Forex, na rynku kontraktów terminowych i w domu tradingowym i w banku, w banku. W banku akurat odpowiadałem za inwestycje klientów, tak? Także troszeczkę inny temat, ale w domu tradingowym to był czysty trading. Także to jest nie tyle wykształcenie czy praktyka, Także ten czat, za chwilę do niego wrócimy do transakcji. Poznajmy troszeczkę szczegółów, jak możesz się nauczyć, jak możesz później wystawić nam taką opinię typu o, dziękuję, w tydzień osiągnąłem wow, coś fajnego super. Za chwilę przekażę Wam też kurs, tym, którzy jeszcze nie mają. Powiedzcie mi, jakie są oczekiwania wasze na start, czyli ktoś, kto zaczyna. Są osoby z nami pewnie, które zaczynają dopiero. Jakie są Wasze oczekiwania? Że chciałbyś wejść na rynek i ile chciałbyś zarobić? Tutaj możesz uruchomić albo swoją fantazję, albo jakiś zachowawczy stan, że chciałbyś 30 zł zarobić dziennie. Po prostu co myślisz? Jestem ciekawy, co myślisz, a ja się do tego odniosę. Na ile to jest możliwe, albo ile to wymaga pracy? Tak? I przypominam, że za chwilę podzielimy się z Wami jeszcze bardziej konkretną wiedzą, chociaż już przechodzę do katalogu szkoleniowego. Który jest tak naprawdę katalog, nazywa się prezentacja. Drugi katalog, który mam otwarty na dzisiejsze spotkania, to są transakcje klientów. Wyniki i setki, dziesiątki transakcji klientów z ostatnich lat, które to są na naszym czacie, dzisiaj są świeże transakcje, tak, z grupy Facebook, z grupy Forex, a tu są transakcje z ostatnich 12-13 lat. Także mam nadzieję, że to Cię zainteresuje, jak ludzie już tradują. Natomiast yy, zerknijmy od podstaw. Także szukam tutaj katalogu, co się dzieje. Zerknijmy na podstawę, co się dzieje, tak? Już który z katalogów tutaj najbardziej odpowiedni jest na start, tak? Który to pattern? Zobaczcie, jest tutaj zdjęcie. Ja się podzielę z Wami co najmniej dwoma patternami czyli powtarzające się układy, pattern. Z angielskiego to powtarzający się układ, coś, co powtarza się w naturze. Zobaczcie, mamy tutaj falę spadkową, jest nieduży przestój, czyli wygląda to mniej więcej w ten sposób, i spadek. To jest jeden z najprostszych patternów. Tutaj ta zielona linia, którą pokazuję, to jest już otwarta transakcja, która potocznie można powiedzieć: obstawiliśmy spadek. Ja w ten sposób na rynku, może mówię potocznie czasami, ale fachowo. Została sprzedana transakcja czy sprzedany kontrakt, czyli skierowany na spadki. Czyli on zarabia w momencie, jak kurs się obniża, i tu jest zysk jego celowany, przynajmniej chwilowo. tak? W jaki sposób jest stop loss ustawiony na tej transakcji dla osób, które się już orientują? A ja spojrzę na czacie, jakie są Wasze odpowiedzi. Najpierw, Tomasz, dobre pytanie. Ile włożysz w kapitał, żeby mieć takie zwroty? Na początku, słuchaj, do pierwszego brokera ja proponuję, żeby to było 500, 300 zł, czyli symbolicznie na koncie realnym. Już możesz wyprodukować zwroty rzędu 50, 150 zł w transakcjach kilku czy poszczególnych, mając odpowiednią wiedzę. Nie mówię, że klikając. Na małpi rozum wejdę sobie i klikam. Nie mam pojęcia o handlu, i z 300-500 złotych zarobię 150 zł czy 1000 zł. Nie, 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 to się nie wydarzy. Mówię ze specjalną wiedzą, z profesjonalnym kursem możesz już taką drobną kwotą tradeować. Natomiast jeżeli to jest 1000 złotych na koncie, czyli już zaczynamy mówić o jakichś faktycznych pieniądzach, często jest to 50 tysięcy ludzi wpłacają. No ludzie, którzy mają 1000 dolarów czy więcej, ale mówię, można zacząć od 300-500 zł. Tu już stosunkowo łatwo zaczynać wypracowywać transakcje typu 50 USD, później 100 dolarów, tak? odpowiednim wolumenem tradujące. Pojedyncza transakcja 100 dolarów, no to sam sobie policz, jak dolar jest teraz nie wiem, 3, 4, 5 złotych, tak? no to jest mówimy w przedziale 600 200 złotych za 100-200 dolarów trade, czy dwie takie transakcje dziennie. Także to już powoli zaczynamy być w przedziale. Tych 20 tysięcy złotych, które ja mówię, byśmy celowali, żeby to miało jakiś sens w tradingu, żeby zarobić miesięcznie, te 20-30 tysięcy złotych. Ba pisze na czacie, Beata, 50% na miesiąc, tak. A jak kwotowo, ile kwotowo chcielibyście zarobić? Ja pytałem, tak? Dominik, jak odróżnić szybkie ruchy fałszywe od właściwych? Tego uczymy się dalej na kursie profesjonalnym, jak sprzedawcy faktycznie weszli w rynek, czyli faktyczna sprzedaż, tak? Jak odróżnić ruchy fałszywe od prawdziwych? Tego się nauczysz dosyć szybko. Zobacz, tu mamy prawdziwe, a nie fałszywe ruchy. Jest wsparcie opór, jest nieduży pattern numer dwa, czyli tego typu pattern pierwszy tutaj, to jest pattern numer dwa. Ten pattern się będzie dzisiaj powtarzał. Także tego typu ruch, jeżeli byśmy tutaj otworzyli transakcję, to już ruch do tego, do tego poziomu dałby te 300, 500 dolarów zysku. Przeciągu, dosłownie, jeżeli to jest wykresem 30, czyli jedna świeczka, jedna świeczka i druga świeczka to jest 30 minut, to w ciągu 60 czy 45 minut mówimy o tego typu wyprodukowanym zysku na danym ruchu, który znowu to nie jest przypadkowy ruch, to nie jest przypadkowe wejście, to nie jest jakiś mały pigaj, to nie jest klikanie osób, które z dema przyszły na kontoralne. To są ludzie, którzy wiedzą, jak wykonywać transakcje? Część z tych transakcji zobaczycie są moje, część naszych kursantów zupełnie identyczne transakcje, tak? Także tutaj akurat trade otwarty był, zobaczcie, nie w momencie numer jeden, patternu numer dwa, który jest widoczny bardzo, czy nie w tym momencie, ale nieco później, późno dosyć, tak? Sorry, trade był tu otwarty, tak? Zielone, zielona linia trade w momencie, kiedy wykonał się taki duży pattern numer dwa, i znowu poważni sprzedawcy, czyli zobaczcie, tego typu kwestia. I znowu sprzedawcy wchodzą w rynek. Tutaj jest otwarta transakcja, już na linii, już widzimy, że rynek się wyrywa. Ja troszeczkę przybliżę ten motyw, ok? Próbuję Wam pokazać, w jaki sposób chciałbyś wybudować pierwszy samochód albo otworzyć pierwszą aptekę, jeżeli to byłby inny biznes, czy pierwszy warzywniak otworzyć? Czy byś po prostu stwierdził, o Otworzy warzywniak na rogu, tak jak w Meksyku otwierają ludzie sklepy, otworzę sklep z butami. Nigdy nie prowadził sklepu z butami, nigdy nie prowadził warzywniaka, otwiera na rogu, po trzech miesiącach już go nie ma. Czyż go zjadł, nie sprzedał wystarczająco dużo owoców czy butów. Tak? Na rynku Forex jest identycznie. Wypadałoby wejść z gotową strategią, jak otwierać transakcję, czy jak mamy tutaj tego typu pattern. Jak rynek się wyłamuje, jak otwieramy transakcję, to jest ta zielona linia. Jak ustawiamy stop loss, cały ten zobacz odcinek. To jest ryzyko, że rynek może się cofać i nie zamknie nam tej transakcji, i znowu zacznie spadać. Także jest w miarę właściwie ustalony stop loss. On mógłby być czasami trochę wyżej, czy nawet jest troszeczkę przesuwany wyżej. Naucz się tego na profesjonalnym kursie. Tutaj na dzisiejszych zajęciach uczysz się, jak to wygląda. Tutaj transakcja ośmiu lotów, czyli już spora transakcja, dlatego minimalna ilość pipsów, dosłownie ruch taki. Wiesz, 4 pipsy, czy 4 sekundy, czy 4 minuty ruchu i jest to 320 zł czy dolarów, zależy jakie konto. To jest na pewno konto dolarowe, jeżeli to jest moja transakcja. Wygląda to na moją typową transakcję z przyszłości. Tak? Klienci pokazują te same transakcje. Także domyśl się, że jeżeli transakcja była tutaj w punkcie 1 otwarta i ten spadek by się wykonał, to pewnie w granicach 1500 dolarów ruch tych 45-60 minut. To jest taki przykład transakcyjny, który od razu nie pokazujemy za dużo slajdów, tylko od razu przechodzę do transakcji. Dlaczego? Bo tak najszybciej się nauczysz, tak? Oglądając auto z zewnątrz i oglądając schematy silnika, samochodu, jak turbosprężarka jest skompletowana w silniku, nie nauczysz się, jak jeździć autem. Wsiadasz do auta, najlepiej jak jest w automacie, albo jak ktoś lubi w manualu. I próbujesz nim dryftować, czy próbujesz nim jechać do przodu na początku. Jeżeli to prawo jazdy dopiero zdałeś, to próbujesz jechać do przodu. Spokojnie, tak? Tutaj Dariusz pyta, jaki lewar? Jaki lewar? Więc tak, w Polsce lewar, 1000 zł, które masz na koncie, w Polsce u brokera jest lewar 120, czyli kolejny plus rynku Forex, czy rynków lewarowanych właśnie u brokerów Forex dlaczego nie tradujemy na akcjach gdzieś u brokera, tak? Bo 1000 zł to jest 1000 zł na akcjach u brokera w banku, gdzieś gdzie akcje kupujesz. A na rynku Forex ten 1000 złotych z lewarem 1 do 20 daje 20 tysięcy złotych. Możesz transakcję na 20 tysięcy otworzyć. W związku z czym mając 10 tysięcy, możesz otworzyć transakcję na 200 tysięcy. Czyli jak wiesz, jak kolokwialnie mówiąc, obstawić spadek albo wzrost wykresu, to mając 10 tysięcy, tradujesz wolumenem 200 tysięcy. Rozumiesz, że nie potrzebujesz miliona na rynku Forex, tylko, nie wiem, 15 tysięcy złotych, żeby dużymi transakcjami tradować. To jest tak zwany lewar. Ten lewar u niektórych brokerów jest 1 do 100, 100 do 1, czyli że 1000 zł daje 100 tysięcy tak naprawdę na koncie. Czy to uruchamia troszeczkę Twoją wyobraźnię, że jak pokażę tutaj, jak wygląda pattern, czyli że rynek spada, mamy powtarzający się pattern, zaraz przejdziemy na wykresy na żywo i rynek dalej spada, ten odcinek właśnie, to jest przykładowo 35 pipsów, czyli 350 dolarów jednym dużym lotem, a, a jeżeli ta transakcja jest większa, to może być to 3500 dolarów, tak? to jest tak zwana druga fala spadkowa, tu jest natomiast pattern, czyli w skrócie pokazuję Tobie, jak wygląda pattern, czego my uczymy, kursie profesjonalnym, dlaczego ta wiedza kosztuje kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy złotych, dlaczego warta jest grubo ponad milion, dlaczego był, czy wciąż jest może taki emocjonalny szał w Polsce, czy za granicę związaną z rynkami finansowymi, czy z walutami typu krypto, jeżeli tak można powiedzieć kryptowaluty, czy ja mówię bardziej kryptoinstrumenty, tak? jak na nich tradować. To są te momenty, kiedy w ciągu 12 minut 45 pips, czyli 45 pipsów, daje jedną średnią, dużą, niedużą transakcją. Na koncie 3000 czy 5000 złotych daje 450 dolarów. To jeszcze niedawno była przeciętna pensja miesięczna w Polsce. Czy wciąż niektórzy zarabiają 2000 zł w Polsce, tak? założę się. Jeżeli nie dosyć duża część w niektórych krajach, nie tylko w Polsce, słuchajcie, w Grecji, w Portugalii. Dajcie znać, jakie, jaka jest przeciętna pensja w Portugalii. To jest taka ciekawostka. Ja mam przyjaciela, który się przeprowadził do Portugalii. Byłem w Lizbonie go odwiedzić. Za chwilę również, czy na koniec spotkania, pokażę Wam, gdzie byłem na. Na jakich, jakie wycieczki mi towarzyszyły, będziecie mogli zgadnąć, skąd są te zdjęcia, które pokazuję. Powiem tylko, że w obszarze Karaibów, ale inne państwo, w którym przebywam, czy którym nigdy nie byłem wcześniej. Także pokażę kilka zdjęć, gdzie przybywałem przez ostatni miesiąc. Dlaczego zajęcia mentoringowe zamknięte się nie pojawiały, a dzisiaj po tym spotkaniu odbywają się bezpośrednio zajęcia zamknięte dla 20 kursantów na 3-miesięcznym kursie mentoringowym. Także za chwilę powiemy troszeczkę o tym. Pokażę transakcję w grupie zamkniętej na Facebooku. Zobaczycie transakcje, które wklejaliście, tak jak na czacie, na WhatsAppie, to tak samo wklejacie. Zobaczcie, to jest żywa transakcja. Tak? to jest transakcja, którą próbuję tutaj pokazać. Coś nie chcę zeskalować Facebook, powiększyć jej, ale to jest transakcja, to jest jeden z powtarzających się układów, których nauczy się w kursie, których uczysz się dzisiaj, które uczy się dalej. Profesjonalnie. Tutaj Łukasz pisze 1800 euro. Zapomniałem już, jakie było pytanie. Bartek, Bartek pisze, ja się zastanawiam, dlaczego taki układ świec, jaki teraz pokazujesz, sprawia, że jest to pattern. Okej, okay, dobre, dobre pytanie. tak? Zobacz, dlaczego taki układ świec zastanawia się? Czyli Bartek pyta fundamentalnie, dlaczego ten układ, który tutaj mamy, czyli tego typu układ daje zarobić i powtarza się na różnych wykresach, za chwilę zaraz zobaczysz, na żywo i w transakcjach klientów, z różnych lat, różnych miesięcy, dzisiaj z różnych tygodni. Tak? Ten pattern powtarza się, bo po pierwsze mamy uderzenie sprzedaży faktycznych sprzedawców, czego nauczysz się rozróżniać bardzo wkrótce na naszych webinarach albo kursie profesjonalnym, albo bezpłatnych webinarach i profesjonalnym, bezpłatnym kursie, który tobie przekażę, tak? Wiesz, jak ustawić stop loss, to kolejna rzecz, tak? Jaki on ma być tutaj, bardzo nieduży, czyli ryzyko, nie wiem, 50 dolarów, może przynieść w transakcji 250 dolarów zwrotu, cały ten spadek. To jest wykres realny na żywo teraz, tak? Dlaczego on się powtarza? Bo jak weszli mocni sprzedawcy, i widzimy, że nikt nie realizuje tej transakcji z fali 1, fala 1, tu jest moment 2, pattern, to jest pattern, który mówi yy, Część ludzi wyszła z rynku, stąd ta przecena, że kurs się lekko cofnął. I znowu następuje, kolokwialnie mówiąc, ruch w dół, czy obstawienie sprzedaży, dużej ilości sprzedaży. Rozumiesz? To jest kontynuacja z fali 1, sprzedaży, do fali 2, gdzie nikt nie chciał zrealizować, tutaj to jest pattern, tak? nikt nie chciał zrealizować zysku. Ta realizacja jest taką małą, powolną realizacją, albo szybką, dynamiczną i malutką, i dalej rynek spada. To jest przyspieszenie numer dwa, to jest ten moment na rynku. Możemy spojrzeć na inne wykresy, żeby nie, nie zanudzać, czy myślisz, okej, okay, jeden wykres, tak, czy gdzieś to zaistniało. Zobacz, tutaj ropa. Przed chwilą patrzyliśmy na S&P 500 teraz otwieram wykres ropy, przybliżamy go, mamy tego samego typu moment, tak, dokładnie ten sam moment, czy tutaj moment się powtarza, czyli jest zjazd, widać, mamy punkt pierwszy, dużo sprzedaży, tak. Tutaj mamy realizację zysku. To jest ten moment, czyli pattern. Pattern numer dwa. To zobaczycie w naszym projekcie, że ludzie piszą P2, P3, P12, P6, P7, tak? Kiedy wchodzić w rynek? Czy jest odpowiedź na to pytanie w naszej grupie? Tomasz pyta się: super, kiedy wchodzić w rynek? Może Wy odpowiecie, czy osoby, które są na kursie, a które wpadają na otwarte webinary? Odpowiedzcie Tomaszowi, a ja co najwyżej podpowiem dalej, czy pokażę w praktyce. Bartem, czyli. Duża świeca przebiła jakieś wsparcie, i to jest dla nas sygnał. Tak można powiedzieć w bardzo telegraficznym skrócie. Ja powiększę tutaj ten odcinek, na który patrzymy. tak. Czyli mamy jakiś pattern, to jest wykres na żywo, powtarzam. Tak? Czyli jest bum, bum, nieduże świeczuszki realizacji zysku, i znowu następuje mocna zrybka bardzo kolokwialnie mówiąc. Tak? Czyli wejście kolejnych sprzedawców, notabene bum, bum, bum z testem. Jeden taki moment, jeżeli masz dobrze opanowane na rynku, to już więcej nic nie potrzebujesz, tylko czekać na taki moment. Jeden moment. My takich momentów mamy 12 w kursie, gdzie możesz się ich nauczyć. Można powiedzieć od razu, na przestrzeni pół godziny, godziny, dwóch godzin czasu, tak? Także jak myślicie, gdzie wchodzimy w rynek? Zadałem tutaj pytanie, na czacie pewnie padnie odpowiedź, a ja pokazuję tutaj, zakreślam, tak? Po paternie, który następuje, następuje wybicie z rynku w dół. Z tego momentu przestoju paternu numer dwa. To gdzie byśmy wchodzili w rynek? Gdzie to jest najbardziej komfortowe? Podczas paternu? Nie wiem. Nad paternem? Jeden. Dwa. Podczas paternu? Trzy. Poniżej paternu? Jak wybija się on dołem? Czyli są faktycznie sygnały, że następuje wybicie w dół. Można ustawić stop loss powyżej, czyli jakiś racjonalny 50, nie wiem, 100 zł stop loss czy 50-100 dolarów w celu Spadku tej fali. Zobaczmy, ile tutaj było pipsów akurat na ropie w tym momencie. Tutaj było pipsów, akurat nie widzę. Musiałbym zmienić kolory, które mi się wykreślają. Ale tutaj było na pewno 80 czy więcej pipsów w tym spadku. Tak? Do tych momentów świecki, kiedy rynek zaczął spowalniać, czyli to jest 800 dolarów jednym kontraktem, który mógł ryzykować 50-100 dolarów na początku. Oczywiście o ryzyku mówimy wtedy, kiedy wiemy już, jak tradeować a nie wchodzimy przypadkowo w rynek typu otworzyłem platformę i zaczynam handlować, tak? Także Sebastian pisze, trójka wchodzimy w rynek, tak? Po przełamaniu patternu, czyli później piszecie po wybiciu patternu, poniżej dołem Małgosia pisze, tak? Jack pisze tu M30, tak? Także trzeci punkt tutaj zawsze po wybiciu patternu wchodzimy w rynek. Teraz może spójrzmy szybko znowu do katalogu szkoleniowego. Tam mamy... Więcej różnych rzeczy, jak wyglądają patterny, czy jak to się prezentuje na różnych zdjęciach, jak następują wybicia. Tego wszystkiego uczysz od razu się, czy na naszym webinarze otwartym, czy w kursie zaawansowanym na żywo, tak? Jak, gdzie dokładnie wchodzić w rynek, gdzie wyznaczać pozycję, jak zarabiać, tak? Także tutaj jest kolejny slajd gdzie zobaczcie, te slajdy, te momenty wyglądają identycznie tak samo, jak te, które pokazywałem na rynku na żywo przed chwilą, a to jest inna para walutowa, dolar do jena M30, podejrzewam 5-6 lat temu, tak? A jest ten sam moment, te same momenty, które pokazują, w jaki sposób można z niedużym stop lossem, czyli to jest ten odcinek ryzyka, wejść, odebrać zysk, co najmniej 1 do 3, 3 razy taki, czasami nawet, Cały, cały ten zysk jest 5 razy taki, to daje 300-500 dolarów, czasami nawet ryzykiem dosłownie 30-80 PLN. Także ja pokazuję jak to wygląda w sposób, kiedy już wiemy jak tradować i wiemy jak zarządzać ryzykiem, jak ustawić stop loss, jak wejść w rynek. Oczywiście to nie jest próba wejścia na ring profesjonalny z bokserem, kiedy nie przechodziliśmy takiego treningu i nie wiemy jak boksować, bo to się skończy zawsze... Bardzo źle, to jest taki mały disclaimer czy ostrzeżenie dla ludzi, którzy myślą, o to tworzysz sobie teraz platformę, ok, wykorzystaj to, co pokazuję na webinarze na żywo, ale na platformie demo, tak przejdziesz na platformie rzeczywistą, będzie tobie troszeczkę trudniej, bo jest kilka czynników, które musisz poznać, żeby nauczyć się handlować na żywo tak efektownie, efektywnie, jak pokazujemy to, czy w grupie na, na w grupie mentoringowej Forex jest Trader, tak? Gdzie możemy tutaj pokazać masę tych wyników transakcji, tak? Faktycznych ludzi i kursantów. To są kursanci na żywo, którzy wklejają w tym zeszłym tygodniu, w tym miesiącu, tak? Transakcje, zobaczcie, które dosłownie, dosłownie czy są bardzo podobne w stosunku do tego, co przed chwilą pokazywałem na wykresach sprzed lat i wykresach na żywo, tak? Także to taki przykład tego, co się dzieje w danym momencie. Tych tradeów jest tutaj masa, czy jest więcej, czy są pokazywane wyniki, jak one się klasyfikują, jak one się rozwijają, co się dzieje dalej w tych transakcjach. Tak? To są różne konta, niektóre są realne transakcje większego wolumenu, inne są mniejsze, bo dopiero ktoś zaczyna pierwsze dni, trzy dni, pierwszy tydzień. Niektórzy już tradeują tak? dwa tygodnie czy sześć tygodni, niektórzy nawet dłużej. Także za chwilę do tego wrócimy, tak? Nie chcę Was zasypywać wszystkim, wszystkim naraz, jak funkcjonuje rynek. Dominik, fajne pytanie, czy bierzesz pod uwagę wolumen w analizie? Tak, na niektórych instrumentach, gdzie ten wolumen jest faktyczny, czyli na niektórych kryptowalutach, na przykład na kryptowalucie, będziesz widział, że dajmy na to, tutaj było 2 miliony jednostek sprzedaży. 2 miliony, bum, cały ten spadek. Tu będziesz widział, że kupić próbuje 50 tysięcy. To na niektórych momentach, niektórych instrumentów, na foreksie niekoniecznie, niekoniecznie na wszystkich instrumentach, także dowiedz się na jakie to instrumenty będziemy patrzyli na wolumen. 2 miliony patrzysz było sprzedaży, 50 tysięcy jest tutaj zakupu, gdzie jest pattern numer dwa. I później znowu patrzysz, wchodzi 500, 500 tysięcy, 10 razy więcej niż było zakupu, wchodzi sprzedaży. Ten moment. Tak myślisz, co się wydarzy? Jak wiesz, że często tego typu moment może nie płaci, ale może płacić najlepiej, i widzimy, że wolumen z 50 tysięcy kupna nagle przeszedł w 500 tysięcy sprzedaży, czyli bardziej referuje do tych sprzedawców, którzy byli wcześniej. Rozumiesz, na ile trading, jeżeli nie piękny czy prosty, może być, to może być prostszy, może być bardziej przejrzysty, tak? Łukasz, fajne pytanie. Kto cię uczył tradingu? Czy kupowałeś jakieś płatne szkolenia? Ja traduję, słuchaj, od 97 roku kiedy nie było jeszcze internetu, poprzez 2005 rok, kiedy był jeden broker w ogóle w Europie dostępny do tradingu. Także to było samo samo nauczanie, a później w domu tradingowym się wychowywałem, czyli przeszedłem trzymiesięczne miesięczne szkolenie i tradowałem. To były też setki tysięcy transakcji, może przesadzam, ale tysiące, tysiące czy dziesiątki tysięcy transakcji, może nie setki, ale tysiące spokojnie transakcji na rynku. Także można powiedzieć, że samemu. Nie, nie było koło podglądać w 2005-2008 roku. YouTube dopiero powstał wtedy. tak To był początek, można powiedzieć, płynny początek internetu, lata 2000, kiedy ja uczyłem się tradować. No ale później, jak przeszedłeś taką szkołę jak ja, czy zjadłeś zęby, no to wiesz nie tylko, jak to pokazać, bo przeszedłeś każdy element silnika, rozebrałeś na części. Bo nie było nikogo, kto by rozebrał z tobą ten silnik i go złożył ponownie. To ty każdą śrubkę poznałeś, każdy, każdy element tego silnika, jak odczytujemy czysty wykres na żywo, tak? Co się dzieje? Także tutaj przechodzę dla osób, które dopiero zaczynają, zaczynam dzielić się tym, co, co mieliśmy tutaj przekazać. Kurs o wartości 1200 zł, to jest ten link, przekazuję teraz na czacie. Przekazuję ten link dla osób, które nie odebrały takiego kursu 1200 zł jeszcze, a chciałyby się nauczyć. Za chwilę też podzielimy się checklistą, czyli częścią profesjonalnego kursu, tak, który y, obowiązuje od kilku lat. Ta checklista ta sama, ona się nie zmienia. Y, pokażę tobie jeszcze jeden układ, tak jak obiecałem dzisiaj, co się dzieje oraz przejdziemy do transakcji w grupie oraz dla osób, które na rozmowę mentoringową się umówią, czyli powiedzą, OK, chcę... Dalej się tego uczyć, albo chcę przyspieszyć 3-5 lat tych wszystkich szczegółów, które ja pokazuję. To jest dużo szczegółów i się nie da w jeden dzień omówić, nawet jakbyśmy 3 godziny prowadzili webinar, ale na pierwszej godzinie profesjonalnego kursu już pokazuję jeden z dwóch powtarzających się układów, czyli jak od razu przejść na wykres tutaj i odnaleźć się: OK, tutaj mamy przykładowo. Punt do Jena, zobacz, była sytuacja, kiedy świece bardzo pokazują, że rynek jest spadkowy. Tutaj mamy typową realizację zysku i czekamy na dalszą obniżkę w celu tego niedużego ruchu. Potwierdzenia czyli teoretycznie można by próbować, teoretycznie można by próbować tradować, jeżeli ktoś wie, zna jaka to jest sytuacja. Tutaj natomiast na SP 500, piękna sytuacja, która się powtarza. Ja dzisiaj pokazuję tylko jeden z dwunastu wariantów, może dwa, tak? Góra. Bo szkoda rozgrzebywać cały rynek, żeby mówić wam, jak tradować na wzrosty, jak tradować na danych, jak tradować na testy. Do tego są odpowiednie webinary, odpowiednie szkolenia, które też prowadzimy na przestrzeni czasu. Jak masz cierpliwość, to bądź z nami przez kolejne 16 tygodni. Poznasz 8-10 webinarów, gdzie będziemy to wszystko omawiali. Testy, przebicia, wsparcia oporów, czyli takie bezpłatne spotkania, gdzie pokazujemy też profesjonalne części Szkoleniowe, ale to wszystko odbywa się w czasie. W kursie profesjonalnym od razu masz 5-12 kursów na wideo i 3 miesiące na żywo nauki. Także tutaj był taki moment, zobacz, rynek zaczyna spadać i nagle mamy tego typu cień. To jest jeden z powtarzających się układów tutaj, tak? I rynek zaczyna zapierniczać w dół. To gdzie ma jechać ta winda? W bok? Ja byłem przekonany, że rynek tutaj może będzie wytracał na wartości, że będzie trzeba zamknąć transakcję. Ta transakcja była w wolumenie zysku 500 dolarów. Tutaj był 100 plus 549 jakoś ustawione. Ta transakcja spadła prawie drugie tyle. Są czasami takie niespodzianki, że rynek cię premiuje, że widzisz po co zamykać tą transakcję, jak ona spada. To jest taki przykład. Tutaj ona była sygnalizowana. To jest jej, to jest jej sygnał. Te sygnały niektóre są banalne, ale otwarcie transakcji to jest jakaś yy, masakra, żeby opanować tą wiedzę na początku, bo na początku jest tego zbyt dużo. I po prostu potrzebujesz kilka prostych rzeczy, żeby zobaczyć w jaki sposób to działa, dlaczego ludzie tutaj otwierają tego typu transakcje, które teraz prześledzimy, czy zobaczysz tutaj e, kilka transakcji P2, pattern numer 2 przykładowo. Tak? Pattern numer 2, wejście w rynek pod dalszy spadek. tak? Bardzo krótko, jedna z typowych setek transakcji, które wy uskuteczniacie w grupie od lat u nas. Także mówię, jest to jedno z niewielu miejsc na świecie, gdzie faktycznie ludzie przechodzą szkolenie i faktycznie pokazują układę, czy daną strategię, która jest prosta, żeby nie powiedzieć banalna, tak? Spadek, tak? Typowy pattern. To jest notabene bliżej już pattern numer jeden. Dla osób, które orientują się, czy są z nami w kursie, pattern numer jeden wygląda mniej więcej w ten sposób. Też to jest układ spadkowy, ale bardziej jest to taka flaga. Pattern, sorry, tu chciałem napisać pattern numer dwa. Pattern numer jeden. OK? P1. Flaga Dlaczego flaga? Hmm. No też jest na pewno uzu uzupełnienie tej wiedzy bardzo proste. Dlaczego z tego typu flagi? Zobacz, tutaj mamy taką flagę, może ja troszeczkę ściśnię ten wykres, to łatwiej będzie to zobaczyć. Zobacz, tu mamy tego typu flagi, tak? Tutaj. I tutaj bardziej widoczne. Bum. W ten sposób można by zaznaczyć tą flagę. O, może wykasuję to jeszcze raz. Bum. Bum. I tutaj rynek spada, zobaczcie, tak? Czyli mieliśmy realizację zysku. I znowu spadek. Gdzie ustawić stop loss, i jak tradować? To wszystko oczywiście pokazujemy, czy zobaczysz nawet w naszych transakcjach. Michał pyta, na jakim interwale czasowym najlepiej sprawdzać wejście, zakup i sprzedaż? Tutaj akurat są wykresy M30, które my dzisiaj śledzimy, ale to mogą być wykresy H1. Ja proponuję, jeżeli ktoś zaczyna, to żeby to były H4 i H1, ewentualnie D1, czyli grubsze wykresy. D1. H4 i H1, czyli gdzie jedna świeca to jest jeden dzień, jedna świeca to jest 4 godziny, jedna świeca to jest godzinę. Moje wykresy to jest M30, M5, czyli pytaliście, jak szybko te sytuacje się pojawiają na rynku. Bardzo szybko, jak jesteś na wykresie M5. Zobacz, one są co kilka minut, co kilka godzin. Możemy przełączyć na wykres M5, boom, on się tutaj zaktualizuje, tak? Próbuję tutaj, boom, o. I widzimy, że na wykresie 5, gdzie jedna świeca to jest 5 minut, tak? to tego typu moment był kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt minut temu. Tutaj mamy potężną flagę, która jak wyrwie się w dół, to może być super moment, właśnie pattern numer jeden. Tak? Tutaj był nieduży pattern numer jeden, tutaj był nieduży pattern numer jeden, tutaj był swing trading. Typowe sytuacje, które pojawiają się co kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt minut, a to jest tylko jeden instrument. Ile mamy instrumentów dostępnych na tej platformie, którą dzisiaj mam otwartą? Zobaczcie, tutaj po lewej stronie są instrumenty. Strzelajcie, ile instrumentów jest tutaj dostępnych. Jeżeli ktoś ma platformę otwartą u siebie, to być może będzie wiedział, ile jest instrumentów. Ja traduję głównie na pięciu, bo są moje ulubione. Tak? Ale ile jest dostępnych instrumentów? A ja zobaczę, jakie macie pytania. Wiktor UK. Jestem zainteresowany taką rozmową. Za chwilę. Będę w stanie pokazać Wam, jak wygląda taka rozmowa, jak można wpłacić depozyt na rozmowę, gdzie pokażę Tobie dosłownie, powiem Tobie o wynikach, efektach, czego będziesz spodziewał się w tydzień, w cztery tygodnie, jakiego zwrotu się spodziewasz, czego możesz oczekiwać. Tutaj piszecie 20, 200, 20, 200 instrumentów, tak? Czyli instrumentów po lewej stronie jest na pewno więcej niż 20, około 200. Tak? 200 par walutowych indeksów, ropy, gazu, złota, różnych instrumentów, yy, orange juice, soku pomarańczowego, cukru, instrumentów. Wiktor yy, pisze, zawsze handluje tylko na złocie. tak? Małgosia pisze, kilka kilkaset na oko. Jest ich sporo, możemy tutaj przewinąć. Akurat na tej platformie to nie jest najszersza platforma i nie o to chodzi. A ja potrzebuję ich 15, pięć dobrych, tych, które lubię, gdzie spread nie jak w kantorze jest 20 groszy, tylko zobaczcie, gold... Ma tutaj spread, nie wiem, to jest kilkadziesiąt punktów, ale te kilkadziesiąt punktów w 3 sekundy się zmienia albo w trzy minuty góra. Nie będziemy tydzień czekali, aż spread się pokryje, czyli różnica kupna i sprzedaży, tak? Gdzieś tutaj powinien mieć eurodolar. Eurodolar to jest jeden dwa pipsy, czyli jedno mrugnięcie okiem. Jeden ruch to spread jest zwrócony, tak? Jeżeli tradujemy oczywiście w odpowiednim. Kierunku odpowiednio zajmujemy, zajmujemy pozycję, tak? To nie jest reklama rynków finansowych, tylko jednocześnie czasami rozmawiamy, czy na kursie mówię o ryzyku, w jaki sposób założyć pierwsze konto, jakiego brokera. Także, pierwszą taką rzeczą nie tylko yy, jak otwierać pierwszą transakcję, pattern numer dwa, ale jak u brokera, gdzie otworzyć pierwsze konto, to dowiesz się na naszym czacie, na naszej stronie. Internetowej, ja tylko w skrócie mogę pokazać, że to jest taka jedna z pierwszych istotnych rzeczy, i tutaj w zakładce broker dowiesz się, a także z naszym konsultantem na naszej stronie. Także tutaj nie będę polecał brokera jeszcze w tym momencie, czy w, nie to jest celem naszego projektu. Traduj sobie tam, gdzie możesz, gdzie chcesz, ale jest dużo problemów z brokerami, także warto powiedzieć, jakie platformy są najlepsze w Polsce czy za granicą na pewno. Tak. Kolejna sprawa: transakcje. Traduj tam, gdzie. Jesteś w stanie porównać wyniki swoje i kursantów, którzy tradują na bazie, jeżeli nie codziennie, to w każdym tygodniu. Tak? I nie są to wyniki nawet anonimowe, tylko po prostu osób, które są w naszym projekcie, które masz śledzić na grupie Forex jest Trader na Facebooku i grupie Forex jest Trader. Akurat tu jest bardzo prywatny czat, już tylko dla ludzi elitarnego kursu co wam pokazuje teraz, tak? Także czasami to pokazuje, nie zawsze, tak? W jaki sposób klejacie tutaj transakcje, co się dzieje, jak wygląda analiza faktycznych ludzi i jak prosto wchodzą w rynek. To nie są proste transakcje, ale wejścia w rynek wydają się banalnie proste, bo to powtarzalne te same transakcje, które pokazuję wam też na webinarze na żywo, ale z liczbą szczegółów, gdzie już ludzie wiedzą w jaki sposób tradować także to są wyniki finansowe różnych ludzi gdzie czasami no, to jest ta sama platforma także te wyniki wyglądają tak samo że tak powiem tak tak samo jak nasze wykresy one się nie różnią jakoś u każdego wyglądają tak samo także czasami z trudem będziesz mógł określić czy to moja transakcja czy naszego kursanta tak tutaj pattern numer dwa tutaj coś w rodzaju patternu numer dwa czego nauczysz się u nas natomiast więcej tak. 3 miesięczny kurs mentoringowy. Otwieram tutaj katalog. Otworzę teraz katalog, który. Który, zobacz, to jest kurs mentoringu. Wszystkie te katalogi, które są tutaj dostępne, to są setki tradeów naszych kursantów od 2 do 60 tysięcy dolarów. Niektóre z nich. Także możemy wejść w dowolny screen. Czy często jest to nie tylko screen, ale. Wideo nagrane, po prostu w jaki sposób jest przeprowadzona transakcja. Także to wszystko odbierzesz w kursie. Tego typu transakcje, screeny, jak one zostały wykonane w praktyce. To tylko taka mała zajawka. Tak? Co mamy, co jest trzonem kursu? Trzonem kursu jest 12 powtarzających się układów. Zobacz, tutaj mamy te układy, one są ponazywane. O, w ten sposób może bardziej widoczne. Tak? Tutaj pattern numer 7 przykładowy. Pattern numer 7, czyli jak rynek buduje wartość do strzału do góry. tak? Szybko można się tego nauczyć. OK, jest coś takiego. OK, będę miał oczy szeroko otwarte. Od razu możesz zbudować wartość, yy, poznając kilka takich patternów. Oczywiście część z nich są najbardziej klasyczne, czy powtarzające się, czy te, które pokazuję na start, najszybciej powtarzające się. Także ja nie, nie pokazuję wam tego, co będziesz się uczył dwa lata, tylko tego paternu pierwszego, który dzisiaj pokazuję, będziesz się uczył dwa dni. Dwa tygodnie na kursie, dwie godziny, już będziesz wiedział, w jaki sposób tradować, odebrać zysk 300-500 dolarów w jednej transakcji, tak, żeby 1000-2000 dolarów rzeczywiście przetradywać w ciągu pierwszych 3, 4, 6, 8 tygodni. W taki sposób zarobisz pierwszy 1000 dolarów na kursie. To nie jest tylko jakieś stwierdzenie, tylko Obietnica, która rzeczywiście pokrywa się również w Waszych transakcjach, czy przede wszystkim w Waszych transakcjach, które prowadzone są na Facebooku w Grupie Zamkniętej, prowadzone są przez różnych czy setki ludzi, którzy uczestniczą w projekcie od dawna. Tak? Pokazywane są transakcje na żywo, one są bardzo podobne. Czasami ktoś może pomyśleć, że to ta sama osoba wkleja, tak? a to są w ogóle różni ludzie. Transakcje są bardzo podobne. Zobacz, to jest pattern numer dwa, który dzisiaj pokazywaliśmy. Ja patrzę na czat. Tomi, Michał, ten dostęp do kursu jest na jakiś określony czas? Nie. Dostęp do kursu jest na czas nieokreślony. To jest roczne szkolenie. Masz dostęp do 5-12 kursów. Już pokazuję, co robimy tak naprawdę. Wy, wy, wy. Pokażę Wam jakoś bardzo drobną, skróconą prezentację, co tak naprawdę otrzymują osoby, które przystępują do projektu. Czytaj, co się dzieje. Co się dzieje? Tak? Oprócz tego, co na początku mówiłem, że zobaczysz, jak zarobić 1000 dolarów najbardziej efektywnie na powtarzających się układach i tak? jak odbierać po kilkaset dolarów później dziennie. Jak ta transakcja już nie jest jakaś symboliczna typu 30 zł, tylko odrobina większa. Tak? 30, 50, 100 dolarów więcej. Także tego nauczysz się najszybciej od razu. W kursie mentoringowym to jest mniej więcej to, co otrzymujesz w 3 trzymiesięcznym mentoringu. Tak, żebyście mieli ideę. Co otrzymujesz w 3-miesięcznym mentoringu? Tak? 12 miesięcy dostępu z całkowicie praktycznie dożywotnim przedłużaniem za 0 zł do kolejnych edycji mentoringu. Czyli nie otrzymujesz jednego szkolenia, tylko coroczne szkolenie w pakiecie. Zaawansowany kurs na żywo. Tak? Jest 12 kursów, one nie są wszystkie wypisane, to jest 5 najbardziej istotnych. Ale jest 12 kursów na wideo w sumie, także nie potrafię tego wypisać w skrócie, bo jest tego dużo, ale jest tutaj symulacja live tradingu, jest 12 powtarzających się układów, tak? są trzy strategie techniki scalpingu, jest trading na danych, jest kurs technologiczno-emocjonalny, czyli psychologiczny, tak? przykłady transakcji strategii transzowej, handel na publikacjach danych, tak? wartość pakietu, który osobno, jakby ktoś miał kupować te kursy, to jest 30 tysięcy złotych. To jest kurs mentoringowy, który jest 12 miesięcy z bezpłatnym przedłużeniem, dalej prowadzone 3 miesiące, 6 miesięcy tak naprawdę na żywo, i dalej cały pakiet na wideo masz, gdzie całe te szkolenie już na wideo możesz poznać pierwszej nocy, jak otworzysz, co się dzieje. Tak mniej więcej wygląda w skrócie kurs. Są takie kafle, gdzie klikasz poszczególne kursy na wideo, możesz od razu zapoznać się z tym, co robimy. Natomiast, tak jak obiecywałem, przesyłam Wam link, do checklisty w drugiej części spotkania. Przesyłam teraz link do checklisty. Każdy może tą checklistę pobrać. Co jest najważniejsze, jak patrzymy na rynek, jak możemy definiować samodzielnie, a także z profesjonalną pomocą. Także w skrócie pomogę Tobie odczytać tą checklistę, pomogę Tobie, jak wchodzić w rynek dokładnie, jak zrobić pierwsze 10 tysięcy złotych. Tak? Także jakie macie jeszcze pytania? Odnośnie czy szkolenia, czy kursu, czy rynku, tego, co się dzieje na żywo, tego, co będziemy robili dzisiaj. Także ja tutaj patrzę, czy próbuję wyrównać wykres. Będziemy wracali do tych wykresów za chwilę w części mentoringowej, czyli zamkniętej szkolenia, gdzie 20 osób przechodzi tego typu szkolenie. A ja mówię, co jeszcze będziemy robili za chwilę, czy w jaki sposób możesz przyspieszyć tą naukę, tak? w jaki możesz sposób przyspieszyć, co takiego jest istotne. Tak? Zapraszamy do współpracy osoby, to jest tylko 20 osób w grupie na żywo, gdzie poznajesz od razu tych ludzi, którzy tradują. Niektórzy zaczynają tysiącem złotych czy tysiącem dolarów, ale spotkasz też ludzi, którzy mają 50 tysięcy dolarów na koncie i tradują od 3-5 lat. Nie chcesz mówić o 6-8 lat, bo mamy też takich zawodników w grupie, tak? Także oni nie tylko zarabiają 500 dolarów, 1500 dolarów dziennie, ale są osoby, które pokazują często 7000 złotych czy 7000 dolarów jednego dnia. Tego dowiadujesz się i w takim towarzystwie od razu jesteś w kursie trzymiesięcznym na żywo, gdzie nauczysz się 12 powtarzających się układów, i gdzie dokładnie wychodzić z rynku, gdzie wchodzić w rynek, gdzie wychodzić z rynku. To już na kilku, sześciu potężnych lekcjach na żywo i pierwszych pięciu kursach na wideo, które są w pakiecie tych kursów, w sumie jest 12 wideo kursów o wartości. Tak jak wspominałem, te 30 tysięcy nie wzięło się z nikąd. Tam jest 12 kursów na wideo i cały 3-miesięczny kurs na żywo ze wsparciem mailowym, ze wsparciem na żywo, z lekcjami też jeden na jeden, jeżeli takie są potrzebne. Także jest tutaj ja na webinarze, na żywo wspominam, tylko na się 12 układów powtarzających się. Tak? A tu jest również strategia tradingu na danych, na skalpowaniu, tak zwanym na scalpingu na kryptowalutach. Czyli wszystko, pomyśl, przez ostatnie 12 lat ja nie siedziałem w miejscu, czy nie tradowałem dwóch układów, czy 12, tylko tradowałem kryptowaluty, akcje na rynku Forex. Są to różne przykłady, setek, setek transakcji możesz otrzymać bezterminowy dostęp do tych transakcji, ćwiczenia na grupie zamkniętej, którą właśnie za, za parę minut będziemy odpalali i lekcje 1-1 jeden, jeden na żywo. Tak? Jest to gwarancja nie tylko jakości, ale pełna gwarancja satysfakcji tego, co się y, dzieje u nas. Za chwilę również przejdziemy do takiej lżejszej części życia i po co to wszystko robimy, czyli dla jakiegoś czasu, szczęścia, czy pieniędzy, czy jak, jak, jak ktokolwiek to nazwał. Ja w projekcie tak, będzie 12 minut czasu teraz, żeby zapisać się na rozmowę mentoringową. Czas start. Rozmowa kwalifikacyjna polega na tym, że kursu nie możesz wykupić, kursu, który kosztuje 5, 10, 15 tysięcy złotych, po prostu tak klikając kupuję, tylko umawiasz się na rozmowę, dowiesz się jakie są możliwości, co można do Ciebie dopasować, jakich wyników możesz się spodziewać. Rozmowa jest bezpłatna, to jest zwrotny depozyt zapłacisz 200 zł, a on jest całkowicie zwrotny. Nie uczestniczysz w kursie, zwracamy te 200 zł, jeżeli to nie jest dla ciebie, tak? Jest to gwarancja satysfakcji. Także to jest pytanie dla osób, którzy osoby, która myślała: ok, w jaki sposób dojść do tego szybciej niż na przestrzeni 5 lat? W jaki sposób zrobić to dzisiaj? W jaki sposób zrobić to w tym roku? W jaki sposób zrobić to w tym tygodniu?" Także nie zastanawiaj się, to jest zwrotny depozyt, to jest tylko jedynie zapewnienie tego, że rozmawiamy z poważną osobą na poważny temat. Także tych rozmów otrzymuję 5, 10, 12, 20, czasami na webinarze. Aktualnie mamy trzy miejsca, sprawdzę w tabeli, czy tych miejsc wciąż jest trzy, które mógłbym dołączyć osoby do kursu na żywo. Także liczba miejsc jest ograniczona. Ja wklejam dwa takie linki. Do możliwości dwa identyczne linki na czacie właśnie wklejam do możliwości skorzystania z rozmowy dla was. Wklejam na czacie dwa linki, żeby się nie przyblokował jeden link, jak kilka osób nie wiem, próbuje klikać, tak? Także wklejam teraz na czacie. Płatność online możemy wykonać przez 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 24 czy PayPal'em. To jest 197 zł. To nie jest cena kursu, to jest tylko zwrotny depozyt na rozmowę. Zwrotny, powtarzam, tak? Nikt nie celuje w Twoje wasze 200 zł to w ogóle nie liczymy takich pieniędzy, zwracamy je, tak, to jest w ogóle nieistotne, także to jest tylko zapewnienie, że ktoś rzeczywiście faktycznie myśli, ok, porozmawiamy poważnie, dowiesz się jak masz zacząć tradować, jakich wyników możesz się spodziewać, jak ludzie tradują już w grupie zamkniętej, to są screeny, które pokazujemy z grupy zamkniętej na transakcjach wzrostowych, spadkowych, pozycjach transzowych, scalpingu, yy, powtarzających się układach, najczęściej pokazywanych, powtarzających się układach, tak, Jakie błędy wykonujemy, jakich brokerów unikać w praktyce, czyli jak zaoszczędzisz od razu 1000, 2000, 3000 dolarów, zaoszczędzisz w pierwszym roku, nie wysadzając tych pieniędzy w powietrze, czy nie wpłacając pieniędzy do brokera, który tych pieniędzy tobie nie wypłaci. To jest 30% klientów na rynku polskim. W rozmowach wychodzi, jeżeli nie nawet połowa, że wpłacamy pieniądze do brokerów w ogóle, którzy nie wiem, czy byli z Rosji, z Izraela, są na jakiejś magicznej wyspach, Nie, nie, nic przeciwko temu, żeby to był broker na, na Cyprze czy gdziekolwiek indziej, ale to musi być sprawdzony broker, tak? A nie jakaś firma nie chcę rzucać tutaj nazwami, ale firma, która ma jakąś dziwną nazwę czy nie wiadomo jakie jest kapitału po, po, pochodzenia, tak? Także to są typowe trady P3, pattern numer 3 przykładowo, które pokazujemy teraz. Przypominam, że mamy Kilka minut dla osób, które wow, dla osób, które skorzystają z tej rozmowy, wspominałem na początku, że osoby, które zapisują się na rozmowę mentoringową jako taki, nie wiem, bonus, nazwijmy to dobrej czy pozytywnej woli, otrzymasz kurs profesjonalny w cenie 250 zł od razu. Mailowo otrzymasz. Kurs, który mogę tutaj pokazać, czyli nie kurs za tysiąc, 2000 zł, ale za dwie z profesjonalnej linii, gdzie poznasz dwa. Powtarzające się układy od razu w skrócie opisane, to w momencie, kiedy przystąpisz do rozmowy mentoringowej. Tak, to jest taki mały bonus z naszej strony. Także ja mówię nie zastanawiaj się, dołącz do takiej rozmowy, odbierz bonus, dowiesz się przez telefon ze mną, na czym polega życie tradera, na czym polega daytrading. trading. Bonus, który odbierzesz, próbuję tutaj znaleźć, gdzie on jest gdzieś mi się zapodział ten link, ale mogę Ci pokazać w środku, jak wygląda ten kurs. On jest na hasło. Tutaj chyba jest nie takie hasło, ale dostajesz taki link. Ja już mogę przekazać Wam link na czacie. Ci przekazuję link. On ma tutaj niepoprawne hasło wpisane, także zalogują się do tego linku, do środka osoby, które ja tutaj próbuję właściwe hasło wpisać, które znają hasło, czyli zapisałem się na rozmowę mentoringową. Wpisuję tutaj hasło. Zobaczymy. OK, wpisało się hasło, tak? Porady na start, filmik nagrany kiedyś, jak byłem w Tajlandii miesiąc. Żyłem, także filmik z moich podróży też zobaczysz, gdzie tradowałem, w jakich częściach świata, tak? Poznasz od razu pattern numer jeden, pattern numer dwa. Tu jest 10, 12, 15 nagrań ćwiczebnych. Od razu pokazanie, jak trajdujemy w jaki sposób wchodzić w rynek. To jest taki bonus do rozmowy. Próbuję Wam pokazać, czy do rozmowy mentoringowej gdzie jest 7 minut na to, żeby odebrać tą rozmowę mentoringową, zapisać się na listę, zobaczyć, jak szybko do Ciebie w przeciągu. No, jeżeli nie dnia, dwóch dni roboczych, to przeciągu pięciu dni roboczych, tak bo tutaj spływa troszeczkę rozmów, kilka, i ja dopasowuję właściwy kurs do właściwej osoby, czy taki jest tutaj. Taki jest motyw. Paweł pisze, podałem numer, kiedy będziesz dzwonić. Właśnie wspominałem o tym, że, że będę dzwonił przez w ciągu kilku dni roboczych, także cierpliwie panowie, panie, tak? Przydzwonię. Jest kilka miejsc, także wykorzystamy je właściwie. Jakub, jeżeli ktoś się nie zapisze na rozmowę kwalifikacyjną, to nie dostanie tego bonusu na koniec spotkania, tak? Zgadza się. Ten bonus jest tylko dla osób, które. Yy, które dołączyły do rozmowy mentoringowej, i to nie tylko po to, żeby odebrać bonus, tylko po to, żeby porozmawiać o kursie, faktycznie, tak? Także to będzie krótka, czy dłuższa rozmowa, dowiesz się od razu kwestii. Tu masz kliknąć płatność online czy płatność Paypal, dołączyć do rozmowy, nic to nie kosztuje, nic nie ryzykujesz w życiu, odważnie trzeba iść do przodu. Mówię, przynajmniej dowiedzieć się, jakie są opcje, i po co to wszystko robimy, tak? No oprócz setek transakcji, bo mogę tutaj, bum, 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 przechodzę do katalogu szkoleniowego, żeby zobaczyć wyniki kursantów, czy setki transakcji, tak? Przechodzę do transakcji klientów, tutaj przykładowo, bum, katalog, tak? Możemy Wam pokazać ostatnie, czy z przestrzeni, nie wiem, kilku ostatnich lat transakcje, tak? Tych transakcji jest sporo, setki, są rekomendacje wysyłane faksem, mailem, transakcje wasze, zadowolenia. To są już setki ludzi, żeby nie powiedzieć tysiące. Nie chcę mówić tysiące, bo nie wiem, czy tyle kursów rzeczywiście przeprowadziliśmy, ale to są setki osób w obrębie projektu ostatnich dziesięciu lat i opinie pozytywne tych ludzi, którzy inwestują, pokazują w jaki sposób. Zmienia się pattern numer dwa w ich oczach, tak? Mimo to, że to ten sam pattern, jak odbierali 200 dolarów, teraz odbierają 2000 dolarów. Także to są przykłady transakcji, tak? To są bonusy, które my przekazujemy na spotkaniu. Natomiast luźniejsza, luźniejsza rozmowa na koniec, to po co to robimy wszystko, tak? Teraz pytanie do Was, jaki jest Twój sen? Mój sen, mój sen, ok. Chcecie zobaczyć, jaki był mój sen, jak miałem 5, 6, 7 lat. Ostatnio taki kawałek widziałem na YouTube, czyli, okej, okay, słuchajcie, kończymy Forex, kończymy, yy, kończymy zabawę z wykresami. Oczywiście, ja zaraz mogę przejść do tych wykresów, mogę przejść do tych wykresów i yy, za chwilę, jak padnie jakieś pytanie, to jeszcze coś wyjaśnimy, okej, okay, co jest najistotniejsze i tak dalej. Wykresy nie uciekną, zawsze są otwarte u mnie w środku, tak? Także z osobami, z którymi słyszymy się na rozmowie kwalifikacyjne, ma 4 minuty jeszcze i kończymy spotkanie. Mówię, jest to gwarancja satysfakcji. Nawet jeżeli ktoś wykupi kurs, to jest on gwarantowany satysfakcją, tak? Także na siłę nikogo nie trzymamy nigdzie. Także zobacz, umów się, dowiedz, jak prosperować w życiu czy na rynku finansowym. Bartek pisze: Zakupione, ok, dziękuję. Dajcie znać na czacie teraz późniejsza rozmowa. W jaki sposób wyobrażacie sobie, co było waszym snem, kiedy byłeś dzieckiem, albo co jest dzisiaj twoim snem? No ja tych snów mam kilku, kilka, ale to był mój sen. Posłuchajcie tej piosenki. Być tak? może pamiętacie z lat 80., -tych, 90. -tych tą piosenkę, tak? No tak czy siak, macie, macie już wyobrażenie tego, mimo tego, że tutaj przerywany obraz się pokazuje na ekranie, bo to jest tylko platforma webinarowa, ale był taki kawałek właśnie w latach 80-90. Polska była szara, bura, ponura, biedna jak Kuba. Bez mięsa i bez kolorów w ogóle, i bez zabawek dla dzieci. Tak, tak się wychowaliśmy w latach 80., więc jak ja oglądałem tego typu klipy, gdzie goście kąpie w Morzu Karaibskim, to ja mówię: Jeżeli coś mi się takiego przydarzy kiedyś w życiu, to, to będę największym szczęściarzem, i moja dusza tego pragnęła. Tak? I, o to, I o to chodziło w życiu. 20-30 lat później, w wieku 30 lat, przeprowadziłem się na Karaiby. A tutaj zgadnijcie, skąd są te zdjęcia, gdzie w obrębie Karaibów, czy Ameryki Południowej, czy Łacińskiej, czy czasami większej ilości obszaru świata podróżuję. Także pokażę kilka zdjęć. Strzelajcie, skąd są te zdjęcia. Może niektórzy z was byli, czy przebywali. To nie są najpiękniejsze miejsca, w jakich ja żyję, czy w jakich podróżuję, ale jakieś miejsce, gdzie byłem 3-4 tygodnie na takich wakacjach, czy po prostu pojechałem OK, zobaczę, co słychać w tym kraju. Tak, także strzelajcie. Co to za kraj? Czy gdzieś może gdzieś się pojawi bandera czy flaga tego, co się tutaj dzieje na tych zdjęciach? Jakub pisze, albo widział moje posty z przeszłości. Nie wiem, Jakub, czy widziałeś? Jakub pisze Kolumbia. Tak, to jest Kolumbia. Także kolorowe karaibskie zakątki północnej Kolumbii, która też ma troszeczkę gór, troszeczkę zielonych terenów, troszeczkę Amazonii, troszeczkę Karaibów. Także tak geograficznie położone fajny kraj, biedniejszy niż Meksyk, trzy razy tańszy niż miejsce, w którym ja żyję, bo miejsce, w którym ja żyję na południu Meksyku, to się robi jak małe Miami, tak? Czy tutaj robi się może nie tyle drogo, co zdecydowanie drożej niż w innych częściach Ameryki Północnej czy Polski. Jak ktoś myśli, że do Meksyku się przeprowadzi, bo to będzie taniej z Polski, to jest w błędzie, przynajmniej nie na Karaibach, gdzie są miliony turystów ze Stanów i ceny na pewno są droższe. Także Jack. Przez trzy tygodnie nie dość, że nie tradeowałem, bo nie muszę. To praktycznie też nie zarządzałem za dużo projektem, których projektów dwa, trzy zarządzamy. Także mamy dwóch, trzech menedżerów, którzy się tym zajmują. Także to jest część jakiejś pasywnej pracy, że jak mnie nie ma, czy spędzam czas tak, jakbym chciał, przynajmniej niektóre tygodnie w roku. Ja nie spędzam cały czas wakacji, nie siedzę na plaży, nie tradeuję, tylko jestem w domu, mam trzy monitory. I tak dalej, ale, ale mam przy sobie komputer albo dwa. Jakby trzeba było, to jestem w stanie zostać w Kolumbii, tradeować czy robić inne rzeczy na komputerze od razu, w dowolnym momencie. Ale nie było takiej potrzeby, tak? Jak masz troszeczkę środków czy z czego żyć, to nie ma takiej potrzeby. Nie jedziesz na tydzień na wakacje, tylko jedziesz na miesiąc na wakacje albo na pół roku, jeżeli tobie się podoba, tak? Także tutaj mój kolega na jednej z wysp na przykład spędził tydzień. Tak? Wywieziono go kilka godzin na wyspę, mówi, ale fajnie, zostaje. Tak? Mój kolega, że jest pasywnego przychodu, także nie pracuje w ogóle od półtora roku, a ma 38 lat. Jest rok 39 skończył 4 grudnia, natomiast jest rok młodszy ode mnie. Miał 40 lat, on 39, a on już jest na pasywnym dochodzie, tak? także w ogóle, w ogóle nie pracuje. Także to taki mały czy duży sen. Powiem wam, jak ten sen się ziści czy się ziszcza, to nie jest nic nadzwyczajnego. Dalej żyjesz, dalej czasami cię boli gardło albo wątroba, dalej musisz oddychać, dalej musisz się rozwijać, dalej płacisz rachunki, dalej zarządzasz kapitałem, dalej czasami się martwisz, że tych pieniędzy masz więcej albo mniej, albo masz 10 baniek na koncie, to cię głowa boli, jak je uchronić przed inflacją. Dalej masz te same problemy, dalej masz te same randki z kobietami z mniejszej czy większej ilości. Ale jest to fantastyczne życie, zdecydowanie, tak? Czyli nie jest to nudne życie, tylko jest to co najmniej fantastyczne życie. Tutaj parka z Holandii, takich fajnych ludzi, do których zagadałem w Kartagenie, to jest Kartagena, północna część Kolumbii. Super ludzie, tacy otwarci, ludzie, których ja spotykam na świecie, po prostu, wow, super otwarci, super towarzyscy. Tak samo jak ludzie w naszym kursie, to jest już jakaś elita ludzi, którzy albo odnaleźli w sobie, jeżeli nie odwagę, to odrobinę działania, tak, do podjęcia, tak jak wy dzisiaj na webinarze, do podjęcia wyzwania, później do wzięcia tyłka w kroki, czy, czy zapłacenia za kurs, czy bycia w grupie ludzi, którzy faktycznie robią coś w życiu, albo robią coś w życiu, jeszcze robią to dobrze, czy faktycznie zarabiają, no to jest grupa ludzi, z którymi ja lubię rozmawiać, tak? I to jest grupa ludzi tutaj na WhatsAppie. Za chwilę przejdziemy do zajęć mentoringowych, czyli płatnej części spotkania. Także kończymy na dzisiaj webinar. Kończymy to, co dzieje się, powiedzmy, normalnie w tygodniu czy co tydzień. Przez miesiąc nie było zajęć mentoringowych tego typu, bo byłem na wyjeździe. Natomiast wracamy aktualnie do pełnego spektrum działalności, także będą trady, będą przykłady. Yy, trade na 500, na 1500, na 12 tysięcy dolarów. Tak, tych przykładów zobaczysz z przeszłości, zobaczysz z teraźniejszości, tak. Spokojnie odłożone zostaną jakieś pieniądze na kolejny wyjazd, czy na kolejne inwestycje, czy na rozwój, yy, czy na inne kwestie, które są albo będą najważniejsze dla mnie, czy dla Ciebie w życiu. Także tutaj na zdjęciu był mój kolega Rentier, tak? który wozi się z jednego miejsca do drugiego, stara się nie wydawać za dużo pieniędzy, ale on ma 7 tysięcy dolców miesięcznie do wydania, tak? a wydaje może 3, 4, 2,5 w Ameryce Południowej miesięcznie. tak? Także on ze swojej renterskiej pensji on połowę oszczędza jeszcze. tak? To jest, słuchajcie, zawodnik. Tak? Ja mam więcej takich kolegów dusi groszy, także mógłbym wam opowiedzieć więcej. Tego, co się dzieje w ich życiu, czy jak prowadzą biznesy, czy jak niektórzy przechodzą w pasywny dochód, czy co jeszcze się dzieje. Tutaj zdjęcie przykładowo z Kolumbii w górach, ale 20 km od morza są takie piękne góry. Także to był mój ulubiony odcinek ostatniej podróży. Dziękuję bardzo Wam za przybycie. To Wy robicie dobrą robotę, to Wy jesteście na czacie. Zobaczcie z nami. Ja przesyłam jeszcze raz na koniec dwa linki do. Wykupienia rozmowy, jeżeli jest jeszcze minuta, została na to czasu. Przysyłam właśnie, wklejam na czacie, to wy robicie dobrą robotę. To wy jesteście tutaj w grupie zamkniętej na Facebooku nie ja. Ja nic tutaj już nie postuję od lat, od kilku lat co najmniej. To Wy pokazujecie ludzie, którzy są z nami 3-6 lat, żeby nie powiedzieć 7 lat często, tak? Bo sam, sam projekt funkcjonuje od 10 lat, to wy pokazujecie, co się dzieje na żywo, także możemy wklejać też transakcje, niektóre. Tych, którzy pokazują, jak, jak tradują tak? na wykresach na żywo, czy jakie, jakie otwierali transakcje, albo co wychwycili na rynku, czy, czy co się, czym się dzielą na czacie. Tak? Także dziękuję serdecznie jeszcze raz z osobami, które w cudzysłowie wykupiły, czy skorzystały z rozmowy kwalifikacyjnej. Widzimy się, na, słyszymy się przez telefon, także to będziecie widzieli w e-mailu, odbierzecie bonus 249 zł. Klikniesz i przejdziesz do kursu na start na hasło odpowiednie. Także tego od razu doświadczysz szybko. W praktyce rozwiniesz się, wszystko mamy w mailu automatycznie. tak, Szybciej nauczysz się zarabiać pieniądze niż w kantorze czy na rynku akcji. Dlatego rynek Forex jest takim ewenementem. Mam nadzieję, że chociaż zrozumieliście informację, co się powtarza na rynku, dlaczego jest to ewenement, dlaczego jest to tak emocjonalne, dlaczego dużo ludzi przepala pieniądze, źle wybiera brokera. To jest pierwszy punkt. Nie wie, jak tradować, jak powtarzać transakcje. Drugi punkt. Nie wie, kiedy wychodzi z rynku. Trzeci punkt. Tych punktów jest co najmniej sześć, które będziemy omawiali. Dziękuję serdecznie jeszcze raz za przybycie. W przyszłości będziemy omawiali większą ilość kwestii, jakichś lekkich, może rozwojowych, jak ludzie podróżują po świecie, jak wykorzystywać pieniądze, jak inwestować te pieniądze. A ja może nie jestem jakimś wielkim inwestorem, ale też nie zmarnowałem. Jak na razie nie całego, ale połowy swojego życiu, nie inwestując. Także też jestem w stanie porozmawiać o inwestycjach typu złoto, nieruchomości, jakieś takie proste rzeczy, które mnie dotykają, czy które próbuję uskuteczniać na przestrzeni lat, niektóre z jakimś tam niedużym sukcesem powiedzmy tak, także to są różne interesujące wątki, żeby być w dobrym towarzystwie, ludzi, którzy to robią wokół nas. Tutaj śniadanie w Kolumbii przykładowo. Poznałem super dziewczynę w tej restauracji, którą spotkałem w innym mieście dosłownie 5-6 dni później. Spotkaliśmy się, a tutaj pies za mną taki bardzo fajny chodził cały dzień, więc wszedł na stół i yy, i tak spędziłem poranek, tak, jedząc śniadanie z nim na stole. Także pozdrawiam was serdecznie jeszcze raz. Dobry vibe. Trzymajcie się do usłyszenia. Zresztą z nas słyszymy się na rozmowie mentoringowej później wewnątrz. Kursu profesjonalnego i mam nadzieję transakcji, której wklejacie na bieżąco. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć, hej, hej.